Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Berserku i na tym Berserku będziemy sobie próbować coś podziałać w lochach. Był już łowca demonów, był też paladyn przez ostatnie dwa dni, no i tam naprawdę dużo się podziało, więc musicie sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze ktoś nie widział. No i teraz wiadomo, jesteśmy na Berserku, coś tutaj uzupełniliśmy, legendarne gemy, coś tam ewentualnie sobie poprawiliśmy, jeżeli chodzi o statystyki, no i teraz będziemy próbować te lożki pocisnąć. Zobaczymy, ile nam się tu uda, czy w ogóle coś się uda. No wiadomo jak jest, no na tym levelu już jednak te lochy nie padają tak satysfakcjonująco, można by powiedzieć, jak na początku gry, no ale i tak jesteśmy berserkiem, więc myślę, że mimo wszystko przynajmniej jakiś tam jeden loszek zrobimy. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, żeby tych kciuków było, a dajmy na to 250, niech pod tym odcinkiem będzie, spróbujcie to dobić, kto jeszcze nie zostawił, ten niech zostawi. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, ostatnio bardzo te subskrypcje po filmie tak naprawdę środowym bardzo podskoczyły. No i teraz już brakuje tam chyba tylko 30 do 12 tysięcy, więc możecie w dalszym ciągu je ją zostawić, ewentualnie dzwoneczek, jeżeli go jeszcze nie macie, będzie mi oczywiście miło. No i pamiętajcie, żeby wbić na Twitcha i na Discorda, linki w przypiętym komentarzu i linki również w opisie tego filmu. No i okej, blok reklamowy za nami i lecimy. Co tutaj wygląda, jak to wygląda generalnie na tym berserku, co tutaj się pozmieniało? No przede wszystkim statystyki, wiadomo, cały czas rosną, już mamy 25 tysięcy siły w podstawie, także no już, no po potężnie to wygląda, strasznie mi się podoba taka duża ilość. Oprócz tego, no jest to 1/4 bardzo ładnej liczby, czyli z setki 100 tysięcy, no cały czas będziemy oczywiście do tego dążyć, ale 100 tysięcy, żeby uzbierać podstawy przynajmniej tutaj jednej rzeczy, a co, w sensie jednej statystyki, a co dopiero na przykład siły i HP, no to jest bardzo potrzebne na to dużo czasu, no i wiadomo, no jeszcze nam troszkę z tym zejdzie, ale 1/4 już mamy. Oprócz tego mamy ponad 7 tysięcy HP, także no te statystyki fajnie się prezentują. Teraz bodajże powinienem iść chyba w HP i teraz dokładnie do 8000 sobie będę to HP rozbijał. No i co, gemiki jakieś tam chyba podropiłem, o ile dobrze pamiętam, na evencie twierdzy. Tu jak widzicie najlepsze moje gemy to jest chyba 1458 pomarańczowe. Oprócz tego Kunegunda prawie cała ubrana w pomarańczowe gemy. Tutaj widzę, że Maguś ma jednego, no i Barbar standardowo jak na każdej postaci nic. No wiadomo, że teraz będziemy się tu skupiać głównie na tym, żeby podczas kolejnego eventu twierdzy, który swoją drogą będzie już za tydzień, bo w ogóle za tydzień są zielone świątki i dzięki temu będziemy mieli event bodajże Golda, event Klepsydr, Expa, twierdzy i chyba coś jeszcze będzie, chyba coś ominąłem, nie jestem pewien. W każdym razie no takie ala 4 razy event, nie? Od piątku do poniedziałku, dlatego że są zielone świątki, no to będzie event trwał zamiast 3 dni to 4, już to zostało zapowiedziane, także spoko, nie? Ale okej. Okay. To co, najpierw może sobie tu damy do wiedźmy to, co mamy oddać, dwa łańcuszki widzę. Czy tutaj w tym coś mam? Nie, nie mam. Same rzeczy, które obecnie wiedźma, których nie potrzebuje. To okej, możemy sobie przejść w sumie tutaj, zakręcić kółkiem, odebrać tam wiadomo z wehikułu coś i będziemy lecieć od razu w lochy. No level nie wiem, czy wbijemy, fajnie było wbić 460, nie? No ale no do tego to naprawdę by nam musiało dużo lochów wpaść, a wydaje mi się, że nie będzie to wcale takie proste. Wiecie co, to na razie nie będę rozmontowywał, bo może mi polecą jakieś rzeczy właśnie z lochów, to nie ma co. Okej, tu sobie może jeszcze odbierzemy tego expa, tu możemy odebrać, to odebrać, przygodomat sobie klikniemy, no i jeszcze ręki zrobimy i będziemy lecieć do lochów. Co tutaj nam zaczęło ładować? No akurat teraz jakieś coś nam się zwiesiło. Czy ja, to jest wina moja, czy nie moja? Chyba jakieś, nie wiem, po prostu jakiś lag. Dobra, już wszystko dobrze działa. Okej, lecimy na szybko te arenki standardowo, no i będziemy sobie wchodzić w te lożki. Nie wiem, nie mam pojęcia, tak jak mówiłem tam na odcinku bodajże z łowcy demonów. Ja nie sprawdzam tutaj w ogóle kalkulatorem na takim już wysokim levelu, na co mam jakieś większe szanse, na co mam mniejsze. Po prostu sobie wchodzę do każdego lochu po kolei, wydaję tam powiedzmy ze 100-150 grzybów. Jak ma paść, to padnie, jak nie ma paść, to po prostu nie padnie. Myślę, że jest to fajniejsze i ciekawsze, zwłaszcza na odcinek, nie? Bo wiadomo, że jak tam sobie gram sam, no to jednak ciekawsze jest to, żeby wiedzieć, co klikać i jakby nie wydać za dużo grzybów, no ale na odcinku dla was, no to myślę, że nie ma sensu. Dobra, pierwsze co? Pogromca słoniowatych. No 100, prawie 40 tysięcy siły, miliard, prawie 400 milionów HP, także no potężny wojownik, Hemoridor w ogóle 15 na 20, no i zobaczymy jak z tym pogromcą słoniowatych, czy coś tutaj uda nam się podziałać, czy też nie. Aha, jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem, tu mam wszystko ok, wszystko mam zaczarowane, na tych też mam wszystko zaczarowane, jeszcze by wypadało standardowo
standardowo sprawdzić runki i czy wszystko mam ulepszone, bo jeżeli ja tutaj coś w międzyczasie im podmieniałem, a mogło tak być, to nie będę miał tego ulepszonego, bo ja przeważnie zapominam ulepszać i dopiero przed klikaniem lochów sobie to sprawdzam, także też teraz sprawdzimy. Tu mamy 15%, 75% i wszystko ulepszone chyba razy 2, o ile dobrze widzę. Okej, dobra, wszystko jest w porządku. No to bez problemu możemy sobie lecieć w te lochy, no i klikać. No pogromca słoniowatych, na dzień dobry mamy wojownika, który padł. Okej, myślałem, miałem powiedzieć, że wojownik raczej będzie ciężki, żeby go pokonać, a tu się okazało, że on padł i to padł, no dość szybko, co ciekawe. Poczekajcie, czy ja tu coś mam dla was w ogóle zapisanego? Nie, to było ostatnio, 12 kwietnia. Kurde, to my na wszystkich tych postaciach takich 400, powiedzmy 30+, ostatnio klikaliśmy lochy ponad miesiąc temu, więc no dawno. No ale dobra, no zobaczmy. Barbar za wiele nie zrobił, z tego co widzę. Tutaj w ogóle on tak samo bije różdżką, ale jest oczywiście wojownikiem, patrząc na statystyki, żebyście się tam nie zmylili, ktoś może się zmylić, ale mam nadzieję, że nie. Bo wiadomo, dużo osób mnie w ogóle pyta, jak ty tak szybko wiesz, jaka to jest klasa postaci. No po prostu sprawdzam sobie tutaj po statystyce, chociaż to nie jest wcale takie proste. Tu zobaczcie, Kunegunda coś go dziobie, ile uników. To wcale nie jest takie proste, patrząc na statystyki, no bo wiadomo, teraz jeszcze mamy jakichś zabójców, paladynów, jakieś inne klasy postaci, także no te statystyki wcale nie są takie oczywiste, no ale on jednak zdecydowanie to jest wojownik, bo nawet widzicie, w walce blokuje. Czy to jest... Okej, dobra, Kunegunda go zrobiła prawie całego, ale zobaczcie, jaka ta Kunegunda, no my tu się tu nawet nie mogliśmy rozpędzić, chociaż i tak jakaś tam seryjka poszła, ale zobaczcie, jak ta Kunegunda go podziubała, no tam dosłownie bardzo malutka HP miała, no nie, zobaczmy to jeszcze raz w sumie, następna, aha, dobra, to ja nie mogę tak zrobić, muszę zrobić cyk, on tutaj jej szybko zbija do takiej małej ilości HP i na tej małej ilości HP zobaczcie ilu uników i jak ona go tutaj ciągle tymi krytykami, tak dziób, niecałe 10 milionów, patrzcie, no i teraz z ponad miliarda zostało mu 100 milionów. Także no dzięki Kunegundzie ten loch został zrobiony. No ale oczywiście jesteśmy wdzięczni i będziemy sobie lecieć dalej. Teraz mamy Barbara, w sensie pierścień dla Barbara, ale on nie daje mu za wiele. Także zmieniamy sobie na ring bokserski, od razu leci rozmontowanko. No i dobra, i lecimy dalej. Co tutaj możemy? Tutaj mamy nieumarłą armię. To jest wojownik i wojownik jeszcze silniejszy od tamtego. Także no jeżeli znowu Kunegunda tak fajnie nie zatańczy, jak zatańczyła poprzednio, to raczej nie ma szans, żeby go zrobić. No zobaczcie, on ma tutaj już prawie 1 600 000 000 HP, jak tamten miał 1 300 000, no i oprócz tego 163 000 właśnie tutaj siły, więc no zdecydowanie o wiele mocniejszy przeciwnik niż tamten, ale spoko, już jest jakiś mini progres, już coś zrobiliśmy, już jeden loszek przynajmniej pokonany, także no zbliżamy się powolutku, zdecydowanie bardzo powolutku, małymi kroczkami do tego, żeby kolejne lochy zamykać, oczywiście w strefie mroku, nie? Co nie jest takie proste, bo tak jak mówię, no jesteśmy już na takim etapie, gdzie te lochy no bardzo, bardzo powolutku, tutaj jakikolwiek loch jesteśmy w stanie pokonać, no nie? Nawet jako berserk, chociaż ten berserk to i tak w porównaniu do innych klas postaci to niektóre lochy to wow, no niektóre klasy postaci na 500 levelu nie mają takich lochów jak berserk na 430, no nie? No ale to jakby się wyrównuje, no berserk sobie tam nabije ekspa z lochów, ale za to musi gonić te inne postacie, oczywiście mowa tutaj o starszych serwerach, musi je gonić tam awką, bo tutaj odstaje, więc no jakby to nie jest tak, że berserk nagle tam jakoś bardzo szybko jest w stanie wyprzedzić jakieś tam właśnie inne klasy postaci ze starszych serwerów, do tego zmierzam. Dobra, no i co? To w nieumarłą armię chyba nie ma co klikać. Zobaczcie, że tutaj w ogóle ledwo jej zbijamy do połowy HP, już nie mówiąc, żeby niżej. Także lecimy dalej. Mamy karuzelę z idolami, to jest chyba zwiadowca, dokładnie, Ipierre. Już od dawna się z nim męczę. Pamiętam, że w ostatnim odcinku z berserka też właśnie był on. Nie jest on wcale, w sensie on jest zwiadowcą, bardzo ładny awatar swoją drogą, strasznie mi się podoba, no ale dobra, to że ma ładny awatar to nie znaczy, że będziemy go chcieli pokonać, zwiadowca, więc on jeżeli byśmy się odpalili i jakby on nie robił jakoś dużo uników, to jesteśmy w stanie go oczywiście zwanshotować bez chyba większych problemów, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale zobaczymy jak to pójdzie i zobaczymy jak tutaj z tym Ipierre, no czy jesteśmy go w stanie pokonać, nie? Tu wydaje mi się, że nawet jakby Kunegunda zrobiła taką serię jak tam z poprzednim przeciwnikiem i jakieś krytyki ma, no to nawet Kunegunda będzie w stanie mu naprawdę dużo zrobić, no bo jednak mówię, no zwiadowcy dla takiego berserka tutaj w strefie mroku są papierowi, tylko no te uniki gratują, tam jedna próba była 350 milionów HP, tu mu znowu ponad połowę zbiliśmy.
No ale zobaczmy, czy my jesteśmy w stanie go kliknąć dalej, czy niestety nie ma takiej opcji. Nie pamiętam, kto tam jest kolejny. Jeżeli byłby jakiś Magno, to oczywiście również byśmy go klikali, bo to by był znowu darmowy exp dla nas, jako właśnie dla Berserka. Tam 250 milionów, no powolutku to idzie, nie? Wydaje mi się, że jakoś tam z tymi lożkami będziemy szli do przodu. Chociaż karuzela z idolami to jest dopiero 12 na 20, więc jeszcze 8 przeciwników nam zostaje do pokonania, żeby tą karuzelę zamknąć. No ale i tak takie najbardziej, można powiedzieć, late game'owe lochy, których nawet najlepsi gracze nie mogą zamknąć, no to są właśnie to głównie tak naprawdę tylko i wyłącznie Góra Olimp. No to jest taki loch, gdzie w tej strefie mroku no to jest po prostu no coś bardzo ciężkiego do zamknięcia. Powiedzmy to sobie w ten sposób. Dobra, no ile my już na tego IPR-e wydaliśmy? Kurde, no już prawie 200 grzybów, a zobaczcie, że on w dalszym ciągu nie chce paść. No tutaj chyba tych uników on dużo robi, ja nie wiem, ja cały czas mam takie wrażenie, że w tych lochach gdzieś ci zwiadowcy robią bardzo dużo uników w porównaniu do takiego PvP, ale to no oczywiście tak wiadomo, trzeba przymknąć oko na tą opinię, no bo to tak się wydaje, nie? Jak sobie tu klikamy loszek, no to że on robi tak dużo uników, no ale patrzcie, no większość tych prób jednak jest taka, że no nie zbijamy mu za dużo HP, nie? Większość jednak mu zostaje prawie full, bywają tam próby takie po 200 milionów, 300 milionów, że mu zostanie, no ale myślałem, że padnie, szczerze mówiąc, myślałem, że jego pokonamy, no ale jeżeli nie, no to trudno, będziemy lecieć dalej. No jeszcze powiedzmy te 43 grzybki wydamy sobie na niego do równych 2300, jeżeli się nie uda, no to nie. No kurde, myślałem, że już na tym tutaj pokonamy z dwóch, takie miałem przeświadczenie, no i mówię, że dzięki temu sobie będziemy mogli wbić już 459 level i jeszcze sporo lochów będzie do spróbowania, żeby wbić ten 460, no ale wygląda na to, że niestety się tak nie stanie, będziemy musieli lecieć dalej. Dobra, 2300, no niestety, no trudny przeciwnik, nie ma co ukrywać, trudny przeciwnik, jak na Berserku mamy z nim takie problemy, no to nie jest wcale tak kolorowo. Dobra, Góra Olimp, Cyklop, który jest wojownikiem, ale my temu cyklopowi już na naszym paladynie, kto oglądał odcinek, ten wie, kto nie oglądał, to taki mini malutki spoiler, zbijaliśmy dość sporo HP, więc zobaczymy, jak tutaj poklikamy go. On nie da nam nawet 300 milionów całych, da nam tam z 288 chyba tak na oko, z tego co pamiętam, no ale okej, poklikamy go powiedzmy ze 150 grzybków na niego. No zobaczcie, no większość prób to jest ponad połowę HP, ale on tego HP ma 9 milionów, więc no dużo, nie? Bardzo, bardzo dużo. Co za tym idzie, no nie jest to wcale takie proste, żeby go pokonać. Bardzo dużo, jakąś tam mocarną serię wielu uderzeń musimy wykonać tym berserkiem, żeby faktycznie go pokonać, no ale no zobaczymy, nie? No mówię, no cały czas jest około połowa HP, każda próba się tak kończy, no ale żeby mu więcej zbić, no kurde, no to jest wojownik, nie? To jest wojownik z 9, chyba powiedziałem, milionami. I chodziło mi oczywiście o miliardy, o 9 miliardów HP, także no potężny, no ale kurde, zobaczcie, no też tutaj, dobra, powiedzmy, że jeszcze 150 grzybków, nie będziemy na niego więcej wydawać, bo i tak jak jego pokonamy, to tam żaden kolejny nam się nie odblokuje, bo to będzie znowu blogo, ile dobrze pamiętam, no ale w każdym razie i tak, kurde, no liczyłem, że pokonany, tam było 1 600 000 000, no są te takie próby bliższe, można powiedzieć, że są, ale i tak, no szkoda, no raczej nie chce on nam tutaj paść, więc dobra, lecimy dalej. Góra Olimp tutaj i mamy teraz uświęconą tradycją szkołę magii, irracjonalnie irytujące infernusy. Zobaczmy, jak tutaj z tymi infernusami nam pójdzie. To jest wojownik, ogromna ilość siły, HP nie tak dużo wcale w porównaniu do innych wojowników, no ale jednak tej siły, no tak jak mówię, mają bardzo dużo, no ale okej, zobaczymy. No zobaczcie, tutaj też zbijamy głównie ćwiartkę HP. O, ale tam jakaś bliższa próba. No właśnie, to jest to w tej strefie mroku, co też warto podkreślić, że tutaj możemy robić, nie wiem, 100 grzybów, wydać i każda próba będzie właśnie taka, jak teraz mamy, że no bardzo wygląda, jakby miało nie paść, nie? Ale może okazać się, że siądzie nam taka próba, gdzie tak jak tam wcześniej Kunegunda zrobi tych uników sporo i powalnie tych krytyków parę, możemy my zrobić jakąś serię tutaj jako ten Berser, gdzie też zabierzemy bardzo dużo HP. No i dzięki temu właśnie pokonamy taki loch, nie? Bo w tym momencie to jednak na tym głównie bazujemy, żeby tak się stało. No ale tutaj te infernusy, kurde, też nie wyglądają, jakby miały paść, nie? No szkoda, no póki co tylko jeden loch i to z dużym szczęściem, bo jednak ta Kunegunda swoje tam zrobiła. No a teraz wygląda na to, że i tą szkołę magii, no 16 na 20, dziwne, kurde, no już mamy prawie 80 tysięcy siły na tym berserku, 50 tysięcy HP, także no statystyki są potężne, a tutaj zobaczcie, że
mamy problemy z lochami, nie? No ale no, z jednej strony dziwne, z drugiej nie, no bo to też te lochy musicie sami przyznać, że są mocarne, ale okej, dobra, 2000 grzybów równe, wydaliśmy na niego chyba, o ile się nie mylę, 150, no to spoko, lecimy dalej. Mamy hakera Jana, mamy tutaj Lokiego i mamy tutaj wzgardliwego Ramzeja. Kogo my byśmy mogli najpierw ubić? Dobra, no to może lecimy po kolei. Na początku jest Loki, no Loki zabójca, więc jakby no też tych uników robi dużo. Także też wydaje mi się, że nie będzie to wcale takie proste, żeby go ubić. On jest w ogóle odporny na lód. Co my tu mamy? My tutaj mamy ogień. Tu mamy błyskawice, tu mamy zimno i tu mamy zimno, okej, czyli ani Kunegunda, ani Maguś w teorii nie robią takich obrażeń, jakie powinni, właśnie dlatego, że ten Loki jest odporny na to zimno, no ale dobra, no próbujemy go znowu tak ze 150 grzybków, no mówię, no ja tutaj więcej niż 150 grzybów nie chcę za bardzo wydawać, chyba że coś jest faktycznie tak minimalnie, powiedzmy, inaczej, po prostu widać, że chce paść, a te 150 grzybów nie wystarczy, no to wtedy polecimy więcej, ale tak jak widzimy, że to są same takie próby, gdzie mu nawet do połowy nie schodzimy, tak jak to ma miejsce teraz, jak to miało miejsce w szkole magii, no to nie ma co więcej tych grzybów, no bo po prostu jesteśmy jeszcze za słabi. Tak sobie teraz myślę, że my chyba na tym berserku, to była nasza pierwsza postać, na której legendarne kamyki wszystkie ubraliśmy, do tego nawet chyba się pojawił odcinek z tego berserka, ostatni właśnie odcinek to był, że cali w legendarne gemy jesteśmy ubrani, no i tam klikaliśmy lochy, więc może to tłumaczyć, dlaczego nie możemy tych lochów za dużo zrobić, bo już po prostu ile mieliśmy zrobić po tym ubraniu tych legendarnych gremów, no to tyle zrobiliśmy, no nie? A więcej chyba z większą ilością na razie będą problemy. O, tam bardzo bliziutka próba, no właśnie o tym mówię, no to musi być taka idealna próba, gdzie zrobimy naprawdę i my dużo, i dużo zrobi Kunegunda, no ale póki co obecnie na to się nie zapowiada. Dobra, wiecie co, lecimy dalej, może jeszcze do któregoś lochu sobie wrócimy, tylko no ja nie wiem do którego, bo tutaj każdy loch, każdy jakoś tam, powiedzmy, stawiał opór i nie widziałem, żeby tam jakoś któryś był bliższy, któryś dalszy do pokonania, ale dobra, o, okej, tu mamy hakera Jana. Pierwsza próba z tym hakerem bardzo bliziutka, tam było chyba, nie wiem, 90 milionów HP. On to jest wojownik, ale on tutaj, tak jak pewnie wiecie, nie ma za dużo HP, ale za to bardzo mocne buły nam sadzi, więc no w teorii dla berserka powinien być git, nie? No bo tego HP nie ma za dużo, także jak jakaś tam seria na niego spadnie, to powinien paść. No ale i tak zobaczymy, czy faktycznie się to uda, czy jednak będą problemy. No tam 67 milionów HP, tutaj tak co chwilę około połowy mu zostaje. No dobra, no jego możemy poklikać, bo on się tutaj wydaje możliwy do zrobienia. Także nie ma co narzekać. Dajcie znać w ogóle, co tam u was słychać ciekawego, możecie napisać w komentarzu, chętnie sobie poczytam i tam oczywiście poserduszkuję te komentarze. W sumie teraz jak wy to oglądacie, to jest bodajże piątek, więc możecie napisać, jakie tam, oj, tam jaka bliska próba, jakie tam macie plany na weekend i tak dalej. U mnie oczywiście to będą studia, bo już nie miałem chyba z 2 tygodnie w ogóle, bo ja zaocznie studiuję, jak ktoś nie wie, i nie miałem już chyba z 2 tygodnie studiów, więc teraz ten weekend mam, także w sumie od rana do wieczora będę siedział na Teamsach, no i w sobotę oczywiście Fame MMA, no nie, to jest 15 maja, no to Fame MMA trzeba będzie koniecznie obejrzeć. No ale tak jak mówię, jednak mimo wszystko no taki weekend w domu, nie? Po prostu w domu, no bo mówię, no głównie tutaj przez te studia. Dobra, no co chwilę jakaś tam próba taka, że chce się klikać go i dokładnie udało się pokonać. Już mnie ręka tutaj bolała od tego klikania, ale dobra, niech będzie. Hacker Jan, zobaczmy jak to wyglądało. No Barbar nie zrobił mu praktycznie nic. Maguś fajny kryd, ale też spadł na hita. No tak jak mówię, no on zadaje bardzo dużo obrażenia. No i tutaj Kunegunda też spadła na mocnego kryta. No i my tutaj ile ciosów? Chyba 7 naliczyłem. Możemy jeszcze raz to zobaczyć. To ten tutaj Kunegunda. Raz, dwa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dokładnie 7, czyli dobrze naliczyłem. No i fajnie, bo udało się pokonać. I kogo mamy tutaj kolejnego? Kolejny to jest czteroręki Peter, znowu wojownik. No to znowu będzie z nim raczej ciężko. Tu możemy sobie od razu zmienić wygląd i rozmontować. Cyk. No ale dobra, no spróbujemy tego Petera. To jest znowu wojownik, tak jak mówię, delikatnie silniejszy od poprzedniego, no ale nie jakoś tam bardzo, więc może i faktycznie też jakbyśmy docisnęli to i by tutaj padł. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Także tak jak mówię,
u mnie takie plany na weekend, że głównie studia, no i głównie to właśnie Fame MMA sobie obejrzeć w sobotę. Chyba każdą edycję w ogóle oglądałem od jedynki do dziesiątki. Dla mnie to jest spoko, tak jak ja sportami walki się tam jakoś bardzo nie interesuję i raczej nie oglądam tam jakiegoś KSW, UFC i tak dalej. No to jednak tutaj jest zawsze śmiesznie, więc tutaj zawsze tam sobie oglądam. I w sumie też spoko sprawa, żeby się spotkać tam z jakimiś znajomymi, u kogoś obejrzeć kilka osób i tym podobne, nie? Więc jakby ja tam jestem tego fanem. I ostatnio w ogóle to jakoś częściej są te edycje, nie? Tak mi się coś wydaje, że tak co około 2 miesiące, przynajmniej między 9 a 10 był taki krótki odstęp i dla mnie to jest git, nie? Tam się ludzie często widziałem, wypowiadają w komentarzach, że żeby bardziej stawiali na jakość, a nie na ilość, że za dużo tego robią i tak dalej, ale dla mnie jedno i to samo, wiadomo, że to ma być głównie rozrywka, show, a nie tam jakieś pokazywanie nie wiadomo jakich umiejętności, technik i tak dalej, no nie? Ale no, kończąc temat, tak jak mówię, dla mnie bardzo fajna odskocznia i coś tam, możliwość czegoś obejrzenia, no nie? No ale dobra, zobaczymy jak z tym czterorękim Peterem, powiedzmy jeszcze 100 grzybków na niego wydamy, dokładnie 100 i nie będziemy tutaj więcej wydawać, zobaczymy jak to pójdzie. No bo mówię, no on tutaj ma tego HP mało, więc jakbyśmy się rozpędzili, to i by też był na pewno do zwanshotowania. No ale tu nie wiadomo ile grzybów na to będzie potrzebne, więc też nie chcemy wydawać jakoś tam ogromnych ilości. Także okej, okay, jeszcze powiedzmy, że te 50, no widzieliście, że tam było parę bliskich prób, takich po 50 nawet milionów chyba, czy tam coś koło 60, coś takiego. No ale mimo wszystko i tak nie jest to chyba jeszcze do zrobienia. W ogóle 19 to jest bodajże zwiadowca, to z nim wydaje mi się, że już by było łatwiej. I 20 to jest mag, więc maga od razu zrobimy z buta. Także no teraz ten wojownik myślę, że głównie jest dla nas blokadą i głównie tutaj z nim się będziemy męczyć. Dobra, no jeszcze 7 grzybków, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I dobra, i został nam Esteros. W Esterosie został nam wojownik, w sensie nie został, ale jest, mamy po prostu wojownika wzgardliwego Ramzeja. No i zobaczmy jak tutaj z tym Ramzejem jest. No kurde, wydaje się, że padnie. Każda próba, zobaczcie, poniżej połowy HP, prawie każda, no powiedzmy, ale było kilka takich bliskich, że mu tam zostało po 100 milionów, 150 milionów, 120 teraz widzicie. No on jest chyba do zrobienia, nie? Tak mi się coś wydaje, że faktycznie będziemy w stanie go zrobić, no i chyba dzięki niemu wbijemy sobie, no znaczy chyba, na pewno dzięki niemu, jeżeli go pokonamy, to wbijemy sobie 459 level, także no do 460 brakuje, nie oszukujmy się, ale i tak jest git, nie? I tak mimo wszystko troszeczkę tam jakiś progresik został zrobiony, także chociaż tyle. No ale dobra, najpierw musimy tego Ramzeja pokonać i dokładnie, został pokonany. Mamy 459 level, chyba nam się zbugowało, chociaż nie jestem pewien, jeszcze spróbujemy tutaj odbugować, powiedzmy, no ale nie, już nam się tu bez licy pokazuje, także no trudno, niestety nie obejrzymy jak to miało miejsce, czy tam, co tam się zadziało, czy Kunegunda dużo zrobiła, no nie wiem, no co mogę zrobić, no mieli to naprawić, chyba druga aktualizacja, gdzie to jest rzekomo naprawione, a niestety nie jest tak naprawdę, no ale trudno, nie, dobra, tu sobie zmienimy wygląd, cyk, no i lecimy dalej, teraz mamy maga, bez licy to jest mag. No i właśnie dlatego magowie są fajni. Także git, okej, tu sobie go zapiszemy i od razu zobaczymy jak to wyglądało. No tu raczej on, chociaż nie, myślałem, że będzie wszystkich one-shotował, ale to nie aż tak. Tutaj maguś też dużo zrobił. Zobaczcie, prawie połowę HP mu zbiło pierwszych dwóch pachołków. Kunegunda zwanshotowana, no i my tutaj dwoma krytami go położyliśmy. Dobra, znowu możemy zmienić wygląd. Same nam rzeczy z gabinetu magii dropią z tych lochów, z tego co zauważyłem. Także dzięki temu ja tu mogę od razu zmienić ten wygląd i od razu pamiętam co mam robić. Dobra, złowrogi gnom, to też jest w ogóle mag, co ciekawe. Także też go tu zrobimy bez większych problemów, dokładnie. O tym mówiłem. No i teraz troszeczkę przesadziłem z tym co powiedziałem, no bo teraz nam dropnął pasek dla Kunegundy, ale nie będziemy go podmieniać, potem go ewentualnie rozmontuję. No i zobaczmy sobie, jak z tym złowrogim gnomem nam tutaj poszło. Dobra, Barbar nie zrobił za dużo, Maguś tak samo, Kunegunda, no krytyka walnęła, ale też nie za dużo. No i my tutaj 4 ciosy, z tego 3 krytyczne, no i również nie było co zbierać. Dobra, no i co, zobaczcie, już mamy 19 Esteros w strefie mroku, 19 na 20, no to jest obrońca, więc obrońca potężny wojownik, nie ma co mówić. Z nim chyba będziemy, nie pokonamy go tego z marszu, tak mi się przynajmniej wydaje. No a po obrońcy jest zwiadowca, czyli tamta niepalna bodajże, którą prawdopodobnie byśmy w tym momencie już zrobili, tak mi się wydaje, że chyba tą niepalną no będziemy
moglibyśmy ją zrobić, jakbyśmy się tam rozpędzili, no bo to jest zwiadowca, więc no tak jak mówię, raczej tutaj w tym Esterosie nie byłoby problemów, no ale niestety na ten moment broni jej obrońca, a obrońca, jak widzicie, jest wojownikiem, jest potężnym klocem, miliard z prawie 200 milionów HP, 81 tysięcy siły, no i tutaj tego pancerza widać, że ma bardzo dużo, no bo zobaczcie, że my mu zbijamy, no ledwo do połowy, nawet nie dochodzimy do połowy, tylko taką, można powiedzieć, ćwiarteczkę HP, także no szczerze mówiąc, miałem przez chwilę taką myśl, że może już dzisiaj się uda ten Esteros w tym roku zamknąć, co by było bardzo fajnym osiągnięciem, no ale jednak mimo wszystko chyba jeszcze nie, chyba jeszcze tutaj ten obrońca nas na jakiś czas zablokuje, ale wiadomo, za jakiś czas znowu będziemy mogli spróbować, za jakiś czas jak się wzmocnimy, znowu tutaj pokombinujemy i prędzej czy później ten Esteros sobie zamkniemy. Esteros to jest, o tam 300 milionów w ogóle, no dobra, powiedzmy do 1000 grzybów go poklikamy. Esteros to jest chyba w tym momencie loch taki, który zamkniemy jako pierwszy, o ile się nie mylę, jest tych, które mamy otwarte, no bo z karuzelą z idolami nam troszkę jeszcze zajdzie, wiadomo, z Hemoridorem i szkołą magii niedługo, ale chyba nam zejdzie dłużej, aniżeli tutaj właśnie z tym Esterosem. No i co? I co tam jeszcze? Aha, i Nordycy Bogowie i Góra Olimp, no to chyba te dwa lochy zamkniemy na samym końcu. Górę Olimp na pewno jako ostatnią, a chyba Nordyckich Bogów przedostatnich. Bo tak zauważyłem, że jak oni dodają nowe lochy i przy okazji dodają właśnie, wiadomo, no jest w strefie światła nowy loch i od razu jego odpowiednik w strefie mroku, to zauważyłem, że im nowszy loch, tym te potwory tam z końca tego lochu są mocniejsze. Co za tym idzie, tak jakby zamykamy lochy w kolejności ich dodawania, czyli no chyba przedostatnim dodanym lochem byli właśnie Nordycy Bogowie, no ostatnim była Góra Olimp, no i teraz wszyscy mają problemy właśnie z tą Górą Olimp. No liczę na taką jakąś, nie wiem, bardzo szczęśliwą próbę z tym obrońcą, no ale nie zanosi się tutaj, no tam niektóre próby są, że mu zostaje 400 milionów, HB 300, co pokazuje tylko, że może za jakiś miesiąc, może za półtora, raczej go tutaj zdmuchniemy po prostu jak świeczkę. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to możecie standardowo zostawić kciuka w górę. Pamiętajcie o tym. Wbiliśmy ile? No chyba gdzieś tyle levela plus minus, bo tam nam niedużo brakowało do 459. No i wbiliśmy połowę tego levela. Zobaczcie, jak nam dużo dało tych dwóch magów, nie? Padły nam, ile nam tam wydaliśmy? Na bezliczego chyba ze 3 grzyby, a na tego drugiego chyba, nie wiem, 1 grzyb albo 2. Także tak po prostu wygląda walka z magami tutaj, jak jesteśmy tym berkiem. No ale okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie koniecznie o tym kciuku w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie, no i lecimy po te 12 tysięcy subów, także możecie też polecać tam jakimś znajomym z gierki czy coś, żeby sobie wbili i kanał zasubskrybowali, jeżeli im się materiały spodobają. Także jeszcze raz, ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!